Szczęść Boże, drodzy widzowie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękujemy za wsparcie naszego kanału poprzez modlitwę. Nadal zachęcamy do modlitwy w intencji świata i przyszłości, która dotyczy nas wszystkich. Oddajmy się w opiekę Maryi, gdyż jak mówił święty Bernard, od wieków nie słyszano, aby kto uciekając się do Maryi miał być od niej opuszczony. A teraz zapraszamy do wysłuchania orędzia, które przekazuje nam Matka Boża. Kochane dzieci, droga świętości jest pełna przeszkód, ale nie zapominajcie, że droga do nieba wiedzie przez Kalwarię. Bez niesienia krzyża nie możecie dotrzeć do nieba. Otwórzcie wasze serca i przyjmijcie wolę Bożą dla waszego życia. Ludzkość oderwała się od Stwórcy i idzie po ścieżkach zniszczenia, które ludzie przygotowali swymi własnymi rękami. Dym złego ducha rozprzestrzenił się wszędzie i wiele z mych biednych dzieci chodzi jak ślepcy prowadzący innych ślepców. Nie zapominajcie, w dłoniach różaniec święty i Pismo Święte, w sercu miłość do prawdy. Idziecie ku bolesnej przyszłości. Niezgoda będzie obecna w domu Bożym i kapłani konsekrowani będą toczyć wojnę między sobą. Dajcie mi swoje dłonie, a ja was powiodę do wielkiego zwycięstwa. Odwagi! Nie jesteście osamotnieni. Mój Jezus idzie razem z wami. Naprzód bez lęku. To jest wiadomość, jaką dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję za to, że pozwoliliście mi spotkać się z wami tutaj jeszcze jeden raz. Błogosławię was w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Krótki komentarz do orędzia. W obecnym czasie, pełnym niepokoju, nieprzewidywalnych zdarzeń, ucisku, wielkiej walki duchowej, nasza Mama przychodzi do nas, aby powiedzieć nam, że nie jesteśmy sami, mamy ją zawsze przy sobie wraz z Jezusem Chrystusem. Matka Boża wzywa nas, abyśmy odmawiali różaniec oraz czytali Pismo Święte, w którym zawarte są słowa Boga. Dajmy się kierować Maryi oraz Jezusowi, ufajmy bezgranicznie, a łaska naszego Pana będzie dla nas zawsze otwarta. Szczęść Boże!